Założę się, że na pewno część z was, oglądając tą scenę po raz pierwszy, pomyślała sobie, jak do diabła to zrobili? I w tym filmiku na to wam odpowiem. Jest to oczywiście połączenie świetnych efektów praktycznych i cyfrowych, jednak moje wyjaśnienie na tym się nie skończy. Ja i Kevin bez czapki opowiemy wam, jak to wszystko wyglądało od kulis. We wanted Ritual to be scary as hell, and we wanted people to take him seriously. And there were two things that we knew would be required. Incredible design for the Red Skull itself, that looked scary but not grotesque, that looked frightening and sort of graphically iconic. And we needed an actor who could pull it off in a way that was not campy, was not cheesy, and was downright frightening. And the first name that came up was Hugo Weaving. The character I play is called Johann Schmidt. He's interested in Norse mythology. He's interested in a power beyond an earthly power, controlling this spiritual power. And I always thought that was probably the most interesting thing about him as a character. The Schmidt you see at the beginning of the film is actually looks a little bit like me, but Schmidt's my face is actually the mask that he wears to, I suppose, to get on in the world without people being horrified by the way he looks. But Red Skull is the character he's become as a result of the serum. So he has superhuman powers and he's an incredibly intelligent man. He's a scientist. He's like all good villains, interested in dominating everyone else and controlling. Controlling. The world. Podczas tworzenia filmowego Red Skulla rozważono kilka kierunków, w jakie artyści mogliby pójść. Od super poprawnego anatomicznie, gdzie rozważano, jakby takie jakieś nieznane chemikalia z serum superżołnierza mogły faktycznie poparzyć twarz człowieka i wychodził taki Red Deadpool czy Ghouls Fallouta, przez bardziej groteskowe do ostatecznie najbliższego komiksowego, gdzie super widać wyraziste brwi, szczękę, policzki i jest według mnie super. Jednak jakąkolwiek cudowną maskę by się zrobiło, jest jedna rzecz, której nie można pominąć bez popsucia proporcji postaci, bo widzicie, aktor ma coś takiego jak nos, a Red Skull go nie ma, więc albo by trzeba było zrobić maskę na tyle dużą, aby przykrywała nos na tyle, aby było jeszcze miejsce na dziurę w nosie Red Skulla, albo zrobić to jeszcze w inny sposób. Zajął się tym naprawdę ogromny specjalista David White. Zaprojektował maskę składającą się z 7 części, ale że tak to nazwę, jest to jego dziecko jako twórcy, dam mu to wyjaśnić samemu. The prosthetic is in 7 pieces. Everything's broken up into different sections, which why it takes 3.5 hours to stick on. They're designed in a way they all interlock, so the back piece goes on first, and then we have the top piece which comes over the forehead, and then we have the face piece which is the biggest piece, and it has this funny little locking area around here which is part of the design. I designed it so it had a little kind of curve, so it kind of cups either side so we know exactly where it should be, and that all goes on 2 separate ears. Separate nose, separate chin, set of dentures. Wprawno, czy części z was na pewno już wcześniej zauważyły markery na nosie i w okolicy do usunięcia tego czarnego, odstającego nosa przez efekty specjalne. Jednak zanim przejdę do bezpośrednio omawiania przebiegu procesu usuwania takiego nosa i podmiany na wklęsły nos, muszę tutaj bardzo pochwalić umiejętności aktorskie Hugo Weavinga, bo z tą toną silikonu na twarzy, i tak to jest silikon, użyto silikonu, aby uzyskać taką bardziej pozaziemską, nienaturalną teksturę twarzy i kolor. I wracając, Hugo przez tą tonę silikonu na twarzy był w stanie dawać siebie naprawdę dużo ekspresji, a jego największą obawą był potencjalny brak możliwości wykonywania ekspresji, mimiki twarzy i tak dalej przez tą dość grubą warstwę silikonu. Jednak mimo wszystko, mimo bardzo małego czasu na ćwiczenia i trening z tym, no bo w końcu 3,5 godziny to się zakładało, Hugo mógł nawet poruszać jedną brwią i myślę, że po obejrzeniu jego filmu, jako, wiecie, nazisto-naukowca krzyczącego, mordującego, wydającego rozkazy, dobrze widać, jak jego mimika oddaje co trzeba. I widzicie, nie wspomniałem o tym bez powodu, bo to bardzo, bardzo oszczędziło roboty ludziom od efektów specjalnych, którzy szczerze nie sądzili, że Hugo będzie mógł mieć aż tak szeroki wachlarz możliwości ruchu swoją twarzą i zakładali, że będzie troszkę dużo kombinowania z efektami, aby jakoś ten ruch twarzy wyglądał, ale na szczęście nie i ograniczyło się to tylko do usuwania nosa dzięki tym markerom. Sam proces usuwania nosa konkretnie
polegał na stworzeniu modelu 3D wklęsłego nosa i nałożenie go przy pomocy tych markerów w odpowiednie miejsce i wkomponowanie. No i poza tym to było w sumie już tylko takie, wiecie, podciąganie, naciąganie, tutaj podkrążenie bardziej oczu, przyciemnienie worów pod oczami, jeśli były gdzieś widoczne miejsca łączenia maski, no to zamaskowanie ich. Inna sprawa to przez te grube warstwy silikonu i wykrzywianie się szyi w różne kierunki i tak dalej. Było trzeba usunąć te zgięcia, aby to bardziej naturalnie wyglądało. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o te efekty. No i dobra, macie mnie. Niektórzy z was może się zorientowali, ale tym całym natłokiem informacji jeszcze nie odpowiedziałem na pytanie z początku filmiku, czyli ta scena z tym ściąganiem twarzy Hugo Weavinga przez Hugo Weavinga. Widzicie, była to dość zabawna sytuacja, no bo jest sobie nasz Hugo Weaving, ma na siebie nałożoną tą 3,5-godzinną maskę Red Skulla i na tą maskę ma nałożoną maskę Hugo Weavinga, więc ściąga jakby kopię swojej twarzy ze swojej maski nałożoną na swoją twarz. Więc mamy tutaj Hugo Weaving Red Skulloceptię. Mam nadzieję, że wam nie namieszałem za bardzo tym. Jak się nad tym chwilę posiedzicie, jakoś tak z 5 dni i nocy medytowania nad tym, to mniej więcej możecie pojąć hugocepcję tej sytuacji. To już by było na tyle, więc jeśli ci się spodobało, zachęcam do stawienia łapki w górę, jeśli nie, łapki w dół. Dajcie znać, jaki element tego procesu tworzenia Red Skulla najbardziej się wam spodobał. No i oczywiście... Hey, Lydra.